Nauczanie domowe, 3 sierpnia. Księga Liczb, rozdział 12, wersety od 1 do 13. Miriam i Aaron mówili źle przeciw Mojżeszowi z powodu kuszytki, którą wziął za żonę. Rzeczywiście bowiem wziął za żonę kuszytkę. Mówili, czyż Pan mówił z samym tylko Mojżeszem? Czy nie mówił również z nami? A Pan to usłyszał. Mojżesz zaś był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, jacy żyli na ziemi. I zwrócił się nagle Pan do Mojżesza, Aarona i Miriam. Przyjdźcie wszyscy troje do namiotu spotkania. I poszli wszyscy troje. A Pan zstąpił w słupie obłoku, zatrzymał się u wejścia do namiotu i zawołał na Aarona i Miriam. Gdy obydwoje podeszli, rzekł: słuchajcie słów moich. Jeśli jest u was prorok, objawię mu się przez widzenia, w snach będę mówił do niego. Lecz nie tak jest ze sługą moim Mojżeszem. Uznany jest za wiernego w całym moim domu. Twarzą w twarz mówię do niego w sposób jawny, a nie przez wyrazy ukryte. On też postać Pana ogląda. Czemu ośmielacie się przeciwko memu słudze, przeciwko Mojżeszowi źle mówić? I zapalił się gniew Pana przeciw nim. Odszedł Pan, a obłok oddalił się od namiotu, lecz oto Miriam stała się nagle biała jak śnieg od trądu. Gdy Aaron do niej się zwrócił, spostrzegł, że była trędowata. Wtedy rzekł Aaron do Mojżesza: proszę, Panie mój, nie każ nas za grzech, któregośmy się nierozważnie dopuścili i jesteśmy winni. Nie dopuść, by ona stała się jak martwy płód, który na pół zgniły wychodzi z łona swej matki. Wtedy Mojżesz błagał głośno Pana: o Boże, spraw, proszę, by znowu stała się zdrowa. Widzimy wyraźny zarzut i wyrzut, który Bóg czyni Aaronowi i Miriam. Czemu ośmielacie się przeciwko memu słudze Mojżeszowi źle mówić? Złe mówienie przeciwko sługom Boga jest jak trąd, jest jak choroba, jest jak coś, co trawi i powoduje zgniliznę wewnątrz wspólnoty, a dokładniej mówiąc, wewnątrz ciała przywódczego, wewnątrz grupy liderów czy moderacji. Tutaj musi być jedność. W przeciwnym wypadku widzimy, co się dzieje z tym gronem najbliższych współpracowników. Być może popełnił błąd Mojżesz, być może nie. Ale sposób reakcji Aarona i Miriam był absolutnie zły. Jeżeli Mojżesz popełnił błąd, trzeba było mu zwrócić uwagę. Trzeba było do niego podejść, rozmawiać, poprosić o wyjaśnienie, jeżeli tego nie rozumieli. Jeżeli nie popełnił błędu, to rozpoznawać, dlaczego Bóg chciał, żeby Mojżesz zawarł małżeństwo z kuszytką. Tak upraszczając, można powiedzieć, z mieszkanką Etiopii, czarnoskórą kobietą. Aaron i Miriam, najbliżsi współpracownicy, zaczęli źle mówić za plecami lidera, za plecami głównego odpowiedzialnego. I obojętnie jaka to jest rzeczywistość, czy to jest parafia, czy to jest wspólnota, czy to jest nawet firma, zakład pracy, jeżeli za plecami źle mówimy przeciwko przywódcy, przeciwko temu, który stoi na czele, zawsze powodujemy zło. Zawsze powoduje się rozbicie, niejasność i potem wewnętrznie zżerającą to ciało przywódcze chorobę. To złe mówienie to był jeden grzech, ale drugi to było podważanie roli. Czy Bóg mówił tylko z samym przywódcą? Czy Bóg tylko do niego przemawia? Nie przemawia też do nas? Oczywiście, że przemawiał Bóg do wszystkich, ale chodzi o to, że trzeba uszanować to, co jest rolą, co jest miejscem przywódcy. Widzimy przy okazji te wielkie zalety Mojżesza. On sam się nie broni. On sam nie zaczyna wykładów, nie zaczyna ataku na Aarona czy Miriam. Jest najskromniejszy ze wszystkich ludzi, jak go określa Słowo Boże. Bóg się za nim ujął. I tak jest. Bóg się ujmuje i potwierdza autorytet tego, który staje na czele. I trzeci grzech. Pobudką tego działania
była pycha i wyniosłość. To był ten kontrast w porównaniu z pokorą Mojżesza, który nie chciał się wywyższać. On chciał zajmować taką rolę, jaką Bóg mu przeznaczył. I w tej właśnie roli występował. I z tego miejsca nie chciał uciekać, choć wiele razy tłumaczył się Bogu, usprawiedliwiał, nie do końca był przekonany, a jednak wytrwał w tym miejscu, w miejscu przywódcy. Chociaż czuł się niegodny, chociaż czuł się słaby, chociaż się jąkał, chociaż miał swoje wady. Bardzo trzeba troszczyć się o jedność tego przywódczego ciała. W rodzinie to jest małżeństwo. Tu jest miejsce na rozmowę, na wytłumaczenie, na przebaczenie, na podnoszenie siebie nawzajem, na budowanie autorytetu męża, żony, ojca, matki. To jest to miejsce. W parafii jest to ta grupa najbliższych współpracowników proboszcza. We wspólnocie to jest grupa liderów czy moderacja. To jest miejsce, w którym trzeba podejmować trudne też tematy. Czasami błędu lidera, czasami działań niezrozumiałych, bo być może Bóg chciał coś pokazać wszystkim w Izraelu przez to małżeństwo Mojżesza z czarnoskórą kobietą. Być może coś chciał, czego oni nie rozumieli, czego możemy nawet my do dzisiaj nie rozumieć. Jaką rolę Bóg przygotował dla Etiopii, dla mieszkańców tego kraju, dla czarnoskórych, którzy dopiero może będą objawiać się w historii zbawienia jako ktoś w szczególny sposób postawiony wewnątrz narodu wybranego. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrozumieć dzisiaj, ale po jakimś czasie Boże działania, Boże przedsięwzięcia są jaśniejsze. Dlatego nie wolno obgadywać, nie wolno niszczyć autorytetu przywódcy. Jeżeli chcemy rzeczywiście osiągać cele, zwłaszcza Boże cele, wewnątrz tej wspólnoty, którą tworzymy.